Paulina. 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 Jesteś. Wojna, wojna. W porządku, w porządku. Nie bój się, nie bój się. Jest... Zostawił, opuścił ten rycerz. Zaraz runie. Runie ten dom. Nie, pan Mops na pewno jest gdzieś tutaj blisko. Spokojnie. Na pewno nas nie zostawił. Słyszysz? Słyszysz? W porządku, jesteśmy bezpieczni. Na pewno. Na pewno. Nie, spokojnie. Proszę. Zaraz przyjdę, zaraz przyjdę. Nie bój się. No bierzesz te swoje wszystkie armaty, strzelby, bomby, co tam masz i wychodzimy na imprezę. Dawaj. Ja. Co? Raz, dwa. Dobrze, 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 już idę, już idę. A co ty swoich hukowych zabawek nie wziąłeś? Nie będę strzelał w tym roku jakoś, nie mam ochoty. O, siema, siema. Siemaneczko. Ty, Seba, gdzie ty masz swoją amunicję? Ja to nabrałem tak, że do czerwca będę strzelał. To w łeb se strzel, wiesz? Ty, ale o co ci chodzi? O gówno mi chodzi. Wiesz, ile razy głośniej słyszą zwierzęta? Przecież one nie kumają, co to są petardy. Pomyślałeś kiedyś o tym samolubnym gnojku? Ale co mnie to obchodzi? Przecież jeden dzień w roku, no to przeżyją. Słuchaj, albo to wypieprzasz, albo z nami nie jedziesz. Ty tak na serio? Serio. Szampana możesz dać, daj, daj. No dobra, no. Wiesz, jak mu powiedziałem? O, jestem z ciebie dumna. Szczęśliwego nowego roku, Micia. Do kogo ty mówisz? Do Mici. Ty już się upiłeś? Nie, mamy takie swoje. No i widzisz, od razu lepiej. Kochani, my przede wszystkim życzymy wam spokojnego tego nowego roku i mamy nadzieję, że nasz film delikatnie was skłoni do jakiejś refleksji. To oczywiście wszystko trzeba przeżyć samemu, ale o tym więcej opowiem nam pani Marta po prostu ze schroniska tutaj w Łodzi. Sylwester i Nowy Rok to jest najtrudniejszy czas dla zwierząt. Nie tylko tych domowych psów i kotów, ale również dla zwierząt dzikich, dla ptaków, dla kotów wolnożyjących i zwierząt gospodarskich. Te też są i mieszkają na terenie naszego miasta. Wybuchy, wystrzały, petard to jest niesamowity koszmar dla wszystkich zwierząt. Każdy taki wybuch, wystrzał, pamiętajcie, to jest ogromny strach i stres i trauma, która czasami zostaje na dużo, dużo dłużej niż tylko ten czas około noworoczny. Żeby to zrozumieć, to trzeba to po prostu przeżyć, tak? Bardzo łatwo się pisze przed komputerem komentarze w internecie, że to nie jest nic złego. To trzeba po prostu zobaczyć. To trzeba zobaczyć te przestraszone zwierzęta, które reagują niektóre wycofaniem, inne agresją. Potrafią się między sobą pogryźć. To, co tutaj w schronisku obserwujemy, to jest tak ogromny koszmar, którego naprawdę nie wolno nam fundować zwierzętom. I kochani, to jest właśnie taka prośba do was. Po prostu, jeżeli możemy, no to zbierzmy się i po prostu udostępnijmy ten materiał dalej. Bo fajnie przekazywać takie wartości. To walczmy o to po prostu. Trzymajcie się i widzimy się w nowym roku.